Piotrze, poczekaj, zanim wsiądziesz do rajdówki, wiemy, że jest mało czasu, ostatnia sekunda. Słuchaj, myśmy dzisiaj cały dzień nakręcali atmosferę, że przyjdzie do nas gwiazda. Teraz możemy już powiedzieć głośno. Jest to Piotr Żyła. Powiedz mi, czy są już emocje, czy dopiero mamy je wywołać którymś z tych samochodów? Słabo słyszę, ale nie, no żartuję. Coś tam słyszę. Nie, no w porządku. Chodzą słuchy, że boisz się rajdówki i że no to duże emocje, że w ogóle chciałeś nie przyjść tutaj dzisiaj z tego strachu. Czy to prawda? No do końca tak nie było. Córka zeżarła kostkę z kibla i trzeba było do szpitala jechać. Dzieciak biedny. To ty ją karm, daj jej coś normalnego, tylko bułkę i banan. Ale całe szczęście, że to nic takiego i w sumie udało się przyjechać. No to super. Zrobimy z tobą wywiad jeszcze po, zobaczymy jakie to... Mówią nam mieszkańcy pechowej kamienicy, piorun w budynek uderzył tuż nad ranem. Proszę powiedzieć, co tutaj się stało? No i piorun nie będę mówił, jak... No jeszcze raz, co się stało? Tak się wystraszyłem, że hej! Ja mówię, matko bosko, mówię, co to się stanęło? Po godzinie... O tym, żeby zalegalizować marihuanę w Polsce. Taki kontrowersyjny na dzień dzisiejszy temat. Zalegalizować marihuanę? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? A dlaczego? Co to jest używka? Do włosów. Jak używka wpływa na człowieka? Używka? Uzależnienia od papierosów, od narkotyków. Jak one wpływają na człowieka? Źle. A jakich używek ty próbowałeś? Marihuana. Marihuana? Nie, paliłem. A kawę i herbatę też, czy takich lekkich to nie? Dziecko ze Sylwestra w tym roku. Jak to będzie Sylwestra? Będę grał w grę. A w jaką? Tomb Raider. Że robota idzie pełną parą, to chyba tego powiedzieć nie można, bo remont na tym krótkim odcinku potrwa do 22 grudnia. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku. Jest git. Pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci. Czym się różni lesbijka od pedała? To są dwa ciała stosujące się między efektami elektrojądrowymi, które działają na skutek promieni energozdrowotnych, a w składnik wchodzą kobieta, płeć żeńska, mężczyzna, płeć męska. Są to dwie siły atakujące te ciała, krążące wokół siebie danego krążownika ciał w sferze. Ale jakoś trudno mi sobie to wyobrazić w ogóle. No, proszę pana, ja bym nie dali na studia zaoczne albo wyższe. Wszystko bym wypowiedział, wszystko, nawet ja bym tam był nauczycielem. To jest po prostu taka szkoła, takie studia, że ja bym tam był nauczycielem, to bym normalnie... Ale to jaka by była twoja taka wymarzona szkoła? No, studia wyższe, po prostu wyższa szkoła turystyki zarządzania albo marketingu. A w jednym zdaniu da się powiedzieć, czym oni się różnią? W jednym zdaniu różnią się od tym, że sposoby zagwarantowania tych ciał, czyli stosunek od płodności do małżeństwa, czyli małżeństwo pierwszorzędne i drugorzędne. Dlaczego? Wie pani, na kogo ja bym zagłosował? Na Gertycha, bo on kocha nasz kraj, Polskę. Patriota. Tak, biało-czerwony dalej. Mówię panie, jutro mamy 11 listopada, tak? Święto Niepodległości. Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? No, jakieś pytanie jeszcze? W mieście spędziłem wakacje. A co pan robił tutaj w mieście? Na ogródku głównie swoim pracowałem, książki czytałem, zaległości tak w lekturach nadrabiałem, takie tam. A rozumiem, że później do szkoły pan jeszcze wraca, tak? Tak, wracam jeszcze. Czy naładowane są bateryjki przed szkołą? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha, czyli za krótko jednak te wakacje. A może za długo właśnie. Za długo? No tak paradoksalnie tak wychodzi, że za długo. Za długo, bo się człowiek rozleniwia. Nie miał pan żadnych takich marzeń, żeby pojechać gdzieś na przykład?
Nie. Co pana na co dzień najbardziej denerwuje? Czemu? No tak ogólnie. A to no. Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie? Dobra. Hema, najczęściej to hema mnie interesuje. Nie podoba mi się. A ja się pytam, co pana najbardziej denerwuje, nie interesuje? Mnie mistyfikacja interesuje, chemia, coś takiego, proszki, kurde, nie?